Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka i witam się z Wami. Skrab wiosny. Za oknem zupełnie inna aura dzisiaj u mnie. Szaro, buro, ponuro, bardzo wietrznie. Co też wpływa na nagrywanie. Nie lubię takiej pogody, ciężko robić zdjęcia, ale kto robi, nagrywa, kto cyka zdjęcia, ten wie jak to jest. Ale mam nadzieję, że wprowadzę Was tutaj w wiosenny nastrój tym, co przygotowałam na naszą skrab wiosnę. To i kolejna edycja. Cieszę się ogromnie, że ze mną jesteście, że tak dopytywaliście, czy będą boksy. Oczywiście są, czekałam na Was, myślałam nad projektami. Przystroiłam sobie tutaj pięknie wiosennie moje biurko. Mam nadzieję, że przywołam choć troszeczkę tych promyków wiosennych. Moi kochani, na początku witam się jeszcze raz z wszystkimi Wami, którzy jesteście, którzy dołączacie tutaj na bieżąco. Jest mi ogromnie miło, dziękuję, że dopingujecie mnie, że wspieracie dobrym słowem, subskrypcją. To jest ogromne dla mnie, ma ogromne znaczenie. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał jeszcze dodatkowo. Kochani, wielkie serce dla Was ode mnie. Dziękuję Wam bardzo, bardzo z całego serducha. No i co? Kochani, no jedziemy, słuchajcie, skrab wiosna 2023, czas rozpocząć. Rozpocząć ją przynajmniej w filmie, ponieważ tak naprawdę skrab wiosną ruszamy 21 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny. Wy wiecie, że ja staram się przygotowywać projekty, które w tej przestrzeni właśnie czasowej między marcem a czerwcem, ponieważ potem znowu mamy skrab lato, gdzieś tam się znajdują. Tak przynajmniej się staram mniej więcej, żeby to ugryźć. No i przygotowujemy boksy, tworzymy razem wspólnie. Ja się cieszę, że to już jest kolejna edycja i tak wielu Was wciąż do niej dołącza. Chciałabym od razu zaznaczyć, że ilość kitów jest bardzo ograniczona ze względu na cudowną współpracę, kochani, z moimi wspaniałymi dziewczynami, które przygotowują kwiaty. To jest kawał pracy. Ja te boksy też ograniczyłam z tego powodu, żeby na spokojnie każdy dostał swój pakiecik pełen kwiatów, papierów i cudowności wszystkich, które się w nim znajdą. I już nie mogę się doczekać, żeby Wam pokazać. Także cóż, zaczynamy od... Jak już pewnie widzicie po kolekcji, od Dnia Dziecka i w tym boksie będzie towarzyszyć nam kolekcja Mintai Papers Little One. Kolekcję pokazywałam też w moich nowościach, widzieliście ją. No i co? Postanowiłam też wykorzystać ją w tegorocznym boksie. Mam nadzieję, że będzie Wam się ładnie, będzie Wam się przyjemnie pracowało, bo mnie pracowało się fantastycznie, a przygotowałam z niej takie dwa oto elementy. Ja jeszcze, kochani, też na początku przypominam, bo oto są ciągle pytania potem przy tych boksach. Ja absolutnie sobie kładę tutaj, słuchajcie, na bok, słuchajcie, tu mam krzesełko, żeby sobie nie... O, nie poniszczyć tych papierów. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko sprzedawaniu tych prac, jeżeli chcecie je odsprzedać albo robić potem podobne do odsprzedaży. Naprawdę nie ma z tym problemu. Miło byłoby, gdybyście po prostu pokazując te prace oznaczyli, z jakiej ona pochodzi, z jakiej zabawy, czy kto jest jej autorem. Ja teraz patrzę, że na cukiereczka jeszcze sobie nie dałam napisu, bo zobaczcie, przygotowałam też specjalnie dla wszystkich boksowiczów, skrab wiośniaków, zestaw napisów. Będzie też kolekcja, która ma napisy, ale tutaj na tych moich napisach są różne, wiecie, wszystkie te okoliczności, które tutaj będziecie mieć, więc myślę sobie, że jakoś mi krzywo wciągło kartkę, bo widzę, że schodzi w bok, więc myślę, że sprawi Wam to też, no będzie to pożyteczne. Macie napisy wielkanocne, macie tutaj, widzicie, no już będę też troszkę spoilerować, co tam dalej będzie, ale to zobaczycie. W każdym bądź razie napisy, które szukam mojej gilotynki, które przeznaczone są tutaj do tego boksa wiosennego, abyście mogli swoje prace uzupełniać. Ja sobie szybciutko ciachnę tutaj tylko, słuchajcie, jeden napis. Pierwsze, i będę troszeczkę coś tutaj Wam o tym mówić, pierwsza okoliczność, pierwsza jakby okazja, to pomyślałam o dzieciakach. I w sumie zrobiłam dwie prace, bo myślałam, że mamy dzieci młodsze, mamy dzieci starsze. Każdy będzie mógł sobie tutaj dopasować według swoich potrzeb. Trochę pogadałam, napisik ucięłam i już go zaraz tutaj spróbujemy sobie wmontować. Słuchajcie, może ja go tak szybciutko, o. I każdy z tych napisów będziecie mogli tutaj, wiecie, dopasować sobie w zależności od tego, na jaką okoliczność taką, albo tutaj, o. Na słonika, a tutaj ten banerek, albo na banerek. No nie wiem sama, gdzie lepiej pasuje. Chyba tu, a ja chyba teraz uciekłam trochę z kadru, ale już wracam do Was.
Muszę sobie spojrzeć. Tak, jestem w kadrze. Współpraca przy kolejnym boksie z cudowną Małgosią Modzelik z Rzeczy z Papieru. Bardzo Małgosiu Ci dziękuję za tę współpracę i za tę przyjemność, jaką z niej czerpię i myślę, że my wszyscy. Pierwsza praca to jest, ja nie chcę tego przyklejać, bo nie jestem do końca pewna, czy to tutaj będzie, ale też ja, wiecie, jak oglądacie moje filmy, że nie zawsze napisy przyklejam od razu, aby potem wykorzystać, jeżeli ktoś będzie chciał na jakąś inną okoliczność, albo tu wpisać mam 5 lat, albo 6, albo 7. Cukiereczek, który sobie rozwijacie, zapełniacie cukierkami, wkładacie jakieś życzenia do środka i może on być fajnym upominkiem albo takim ozdobnym pudełeczkiem, do którego włożycie słodycze i życzenia dla jubilata. Więc przygotowałam właśnie tutaj, gdzież ja mam te napisy znowu, jeszcze dodatkowo napisy kochanej jubilatce, czy kochanemu jubilatowi. Mam już roczek, urodziny szefa, urodziny szefowej. Takie, wiecie, też troszeczkę z humorem. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. A druga karteczka, ja znowu widzę, że sobie nie przykleiłam jeszcze tego bodziaka, bo ja, wiecie, chciałam zostawić, żeby odrysować do środka, ale to będziemy sobie też razem robić. Będzie to, oczywiście będą na żywo transmisje, będziemy tworzyć na żywo. O szczegółach powiem za chwileczkę. Tutaj na cukiereczku cudowne, przepiękne kwiaty materiałowe stworzone przez naszą Ewcię Argalską, zinspirowane uczuciami. Po raz kolejny Ewcia z nami jest. Mamy elementy do wycinania, będziemy robić kompozycję, będziemy sobie układać, porozmawiamy sobie troszeczkę, jak zawsze przy live'ach to bywa. I druga karteczka, słuchajcie, pomyślałam o dzieciach takich, o urodzinach i pomyślałam też o dzieciaczkach takich, które będą przyjmować swój chrzest święty albo dopiero przyszły na świat, a właśnie mogłam tutaj jeszcze zrobić napis witaj na świecie. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Czekajcie, ja sobie tutaj dopiszę, coś pokombinuję i dokoptuję tutaj jeszcze jeden napis, żeby był właśnie takich dla nowonarodzonych dzieciaczków, bo to też jest fajne. I zobaczcie, jeszcze przy Was mi tutaj przyszło do głowy. Ja sobie tu zapiszę. No i takie, wiecie, fajne rzeczy przychodzą do głowy też podczas nagrywania. Będzie też coś witaj na świecie. Przecudnej urody kwiaty stworzone specjalnie do tego boksa przez naszą cudowną i niezastąpioną Ewcię Lisowską z Aveo Art. Przecudowne kwiaty, słuchajcie, ładnie tutaj zagrały. Ja ugryzłam te kolekcje bardzo uniwersalnie, czyli nie nakierowałam się ani na niebieski, ani na różowy. W kolekcji Mintaja macie te dodatki bardzo fajne, troszkę pod róż, troszkę pod taką niebieską miętę, więc możecie sobie te wszystkie tutaj, wiecie, i króliczek z taką miętową wstążeczką jest, i ta chorągiewka, więc można to podkręcić pod dziewczynkę i pod chłopca. Ja chciałam zrobić to uniwersalne, żeby było takie i dla chłopca, i dla dziewczynki, a Wy robiąc swoje prace możecie je dostosować. Papierów Wam zostanie z Mintaja spokojnie wycinanych, więc będziecie mogli tworzyć. I tutaj właśnie taki bodziaczek jest z koroneczką, z kołnierzykiem. Ja dałam wózeczek, napisałam pamiątkę, wstawiłam napis pamiątkę Chrztu Świętego. Bardzo przestrzenne, rozbudowane kartki będziemy sobie tworzyć właśnie z okazji takich dzieciaczkowych bardziej, czy to urodzinowych, to tak samo tutaj możecie, czy na urodzinki, czy na rozpoczęcie roku szkolnego takiego cukierasa też można dać do tyty, albo dodatkowo jeszcze można też takiego cukieraska dać na narodziny dziecka, dać do środka jakieś skarpetki. No wiecie, pomysłów jest mnóstwo. Chciałam, żeby to było takie pokrojowe i dla mniejszych dzieciaczków, i coś dla takich, żeby większych pasowało. Natomiast te dekoracje, które wykonacie, spokojnie można nakierować czy na starsze, czy na młodsze dzieci. Więc, a oto tutaj mamy, słuchajcie, cukieraska i bodziaczka, przy których będziemy pracowali z kolekcją Little One. I co dalej, kochani? Otóż co dalej? Już sięgam po to, co dalej. No i mamy, słuchajcie, kolejną kolekcję, z którą będziemy pracować na naszej Scrap Wiośnie. To Spring is Calling z piątku 13. Piątek 13 gościł już w naszych boksach. Wiecie, że sięgam po nią wtedy, kiedy potrzeba mi takich energetycznych kolorów, jakichś żywych projektów. I zapewne już widząc tutaj grafiki, jakie znając niektórzy z Was kolekcje, domyślają się, że wykorzystamy ją do bardziej wiosennych i wesołych projektów. Kochani, tutaj ja chciałam, żeby w tym roku też ten boks był taki troszeczkę częściowo może tajemniczy powiedzieć. Ja w ogóle na początku chciałam pokazać tylko kolekcję i nie pokazywać, co będziemy robić. Ja pokażę dwie karteczki. Karteczek powstanie więcej z tego, dostaniecie materiały na to.
Natomiast, tak jak mówię, no, chciałam w ogóle nie pokazywać, żeby to było takie też coś tajemniczego w boksie. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, aby w boksach był jeden projekt, który będzie niespodzianką. Taki troszeczkę tajemniczy boks w boksie, czyli rzecz do zrobienia, o którym nie będziecie wiedzieć, czy wolicie wiedzieć, co będziemy robić. Dla mnie to naprawdę jakby nie ma problemu, natomiast chciałam pokazać Wam taką zapowiedź tego, co będziemy tworzyć i mam nadzieję, że Wam się spodobają. To będą karteczki takie bardziej wiosenno-wielkanocne, ale też chciałam, żeby to były kartki bardziej takie do koperty. One wprawdzie są tu troszeczkę przestrzenne, natomiast myślę, że spokojnie do koperty wejdą. To nie jest taka przestrzenność bardzo duża, żeby ona do koperty się nie zmieściła. Także słuchajcie, takie fajne wiosenne karteczki, wiosenno-wielkanocne będziemy sobie robili. Zobaczcie, mamy tutaj takie o świąteczne napisy, są też pod kątem bardziej takich, takie katolickie, chrześcijańskie napisy, czyli Chrystus zmartwychwstał w tym znaczeniu takim bardziej duchowym, ale są też takie proste napisy rodzinnych świąt, słonecznych świąt, smacznego jajka, Wielkanoc, Alleluja, świąt pełnych miłości, smacznej święconki. Można sobie tutaj napisy wybrać dowolne. Kolekcja daje bardzo dużo możliwości i będziemy z niej tworzyć na live karteczki właśnie takie proste do koperty, na tej zasadzie jak tutaj. Ja pokazuję tylko zapowiedź, z pewnością jeszcze z dwie, może trzy. Zobaczymy, jak to wyjdzie nam na live'ie. Sobie wykonamy. Mam nadzieję, że taka propozycja Wam się spodoba, bo chciałam, żeby było też coś takiego fajnego do zrobienia, że można w ten czas świąteczno-wielkanocny wysłać. Wystarczy może tutaj nawet tylko wszystkiego najlepszego, jeżeli ktoś ma urodzinki w Wielkanoc i też świetnie się nada. Jedyne, co ja zrobiłam sobie tutaj takim żelopisem białym, no tego nie będzie w zestawie. Ja zrobiłam, żeby go tak zapełnić. Pokażę Wam, jak można ozdobić też, nie mając radełka ani wykrojników, to przy kolejnych projektach. Tutaj też można to wykorzystać, zresztą ja to wykorzystałam tutaj na krawędzi. No, także tak wyglądają te karteczki, dwie tutaj zrobione tak do pokazania tylko, a my będziemy sobie tworzyć z nich, stworzyć z tej kolekcji właśnie, tutaj już ją biorę, Spring is Calling, kartki proste, użytkowe, do koperty, takie przyjemne do tworzenia. Tutaj mamy bardzo dużo grafik, więc będziemy, słuchajcie, działać. I co? Co kolejnego mam dla Was? A to, co ja mam kolejnego, już po to sięgam. No i to, co mam przed sobą, to już pewnie poznajecie. Przecudowną, delikatną, zwiewną i romantyczną kolekcję Line and Story z Lemoncraft. Ona idealna jest do takich delikatnych, fajnych projektów, które zapewne też potrzebujecie w swoich pracach, choć wydaje mi się, takie mam wrażenie i w ogóle też kierowałam się tym, że ten boks jest bardzo taki pastelowy, jaśniutki. Nawet te kartki świąteczne, słuchajcie, tak patrzę teraz sobie, mimo że kolekcja taka jest wyrazista, to tak te kartki jakoś stworzyłam, że są takie bardzo pastelowe, jaśniutkie, ale będziemy robić też różne, więc spokojnie, spokojna głowa. Będziemy ogarniać, a z kolekcji Line and Story będzie blok też, tak jak w poprzednich papiery, będą też wycinanki, oczywiście jak mam użyte. Stworzymy sobie pracę na dwie okoliczności, kochani, no i tu mamy przecudowne tekturki z fabryki Weny, mamy znów bazę rzeczy z papieru, mamy kwiaty, przepiękne róże i znów te kwiatuszki od Ewci Lisowskiej, no. Moi drodzy, będzie się działo. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja może to na chwileczkę otworzę, odłożę i najpierw powiem coś o pierwszej komunii świętej. Pierwsza komunia święta, no wiemy wszyscy, maj, więc myślę, że takie projekty też się przydadzą. Tym razem pokusiłam się o takie pudełko z przezroczystym wieczkiem. I słuchajcie, coś, co mnie kompletnie... Zobaczcie, próbuję odkleić tą różę tu. Zrobię to dla Was. No nie, bo zerwę ją. Kochani, odkryłam coś niesamowitego przez przypadek, że mój klej introligatorski łapie fantastycznie do folii. Ja wiem, że on był stworzony do płóciennych okładek, bo wiecie, no, pracuję z albumami, więc płótna dla mnie są takim, no, czymś bardzo ważnym w mojej twórczości, tutaj w moim działaniu. I ja tak mówię na szybko, no muszę to zrobić, żeby nagrać film, żeby porobić zdjęcia. Przykleję to klejem, a potem będę mówić, że normalnie można taśmą dwustronną mocować. Słuchajcie, przykleiłam klejem i tego nie da się ruszyć. Byłam w szoku, bo o, widzicie? Chciałam przesunąć
nie da rady. Z drugiej strony nawet jestem, widać tylko w tych, jak pod światło się odwróci, no to widać, gdzie to jest przyklejone w tych miejscach, ale nie jest to takie brzydkie, jakieś nieładne. No, także wiecie, wyszedł mi hicior przy okazji taki, no nie spodziewałam się tego, że naprawdę ten klej złapie do plastiku. No ja nie mogę go ruszyć, nie wiem, może miałam jakiś dobry dzień, zobaczcie, no nie da się. Także mogę oficjalnie powiedzieć, że mój klej klei fantastycznie do folii. Muszę spróbować shakery jeszcze mocować i ja muszę wszystko posprawdzać, zanim coś powiem tak głośno. No i tak jak mówiłam, kolekcja Line & Story, pierwsza komunia święta, przepiękne kwiaty Efci mamy. Tutaj będzie też taki sam kwiatuszek, tylko ja nie miałam już, bo nie myślałam, że będę wszystkie te wykorzystywać, więc sobie tu zmienimy na ten mniejszy. Cała kompozycja z tekturką z fabryki Weny, wszystko będziemy sobie wybielać, przygotowywać, o tym też poopowiadam, jakie są sposoby na bielenie tekturek. Mamy kwiatuszki, mamy bardzo przestrzenne kompozycje, w ogóle te prace w tym boksie wydają mi się, że mam takie bardzo, bardzo przestrzenne. Postawiłam na taką mega przestrzenność, więc myślę, że też będziemy się z tym fajnie bawić. No i jestem bardzo zaskoczona, że to folia tak trzyma, ale cieszę się, no nie ukrywam, że się bardzo cieszę z tego powodu. Będę testować w przyszłym tygodniu, jaka jest wytrzymałość, jeśli chodzi o shakery, no żeby tak na 100%. I zobaczcie, tutaj są te takie ala przyszycia, też będziemy sobie o tym rozmawiać, powiem Wam, jak takie wykonać, nie mając narzędzi tak, typu, wiecie, jakieś wykrojniki czy radełka i tym podobne. Także mam nadzieję, że pierwsza komunia święta też przypadnie Wam do gustu. Te napisy też tutaj są przygotowane, jeżeli chodzi, mamy pierwsza komunia święta w dniu pierwszej komunii i to samo mamy pamiątkę chrztu w dniu chrztu świętego na te bodziaki i tym podobne, i tu potem te urodzinkowe, więc myślę, że to takie bardzo udało mi się uniwersalne stworzyć. Ostatni projekt, kochani, czyli no, nie można ominąć Dnia Matki, święto naszych kochanych mam 26 maja i powstał taki naprawdę mini album na zdjęcia, tak jakbyśmy chcieli podarować nasze z mamą. Widzicie, że piękne kwiaty Efci, no cudowne róże, takie herbaciano, kremowe. Widzicie też z pewnością brokacik, także też iskrzące cudo poleci do Was w Waszych boksach. Ten brokacik, mój ukochany, ulubiony, iskrzące cudo, będzie dodawany do boksików. Jeszcze się trochę osypuje, bo ja to świeżo rano pokrywałam. Mamy kompozycję, okładeczkę, bazę, wszystko będziemy robić sami, dostaniecie płótno, wszystkie materiały, słuchajcie, będą w boksie, ale to jest projekt, który będzie wykonany tylko z osobami, które zakupiły boksa na zamkniętej grupie. Wszystkie pozostałe projekty będą normalnie na live'ach, albo będą wcześniej nagrane. Zobaczę, jak to się poukłada, ponieważ ja w sobotę nie robię live'ów, więc tam chyba trafi jeden dzień w sobotę naszej skrap wiosny. No to wtedy będzie nagrany film, natomiast wszystkie projekty raczej postaram się, aby tworzyły się wspólnie na żywo. Jedynie ten projekt dla mamusi będę wykonywać wspólnie z osobami, które zakupiły boksa no na zamkniętej grupie. Będzie to taki warsztat tylko dla nich dostępny. Albumik jest naprawdę bardzo prosty. Zobaczcie, ja świeżo rano jeszcze posypywałam. Mówię, kurczę, nie pobrokaciłam sobie tych elementów, ale wcale nie trzeba ich brokacić. Ja nie chciałam tu zbyt dużo... Spójrzcie, Jezu, jak ja kocham ten brokat, on jest cudowny. Ja wiem, że na Śląsku, słuchajcie, mówią, że kto się sam chwali, to jakby się żurem kidał, no ale... No podoba mi się ten brokat, to co mogę poradzić, ja uwielbiam świecidełka, więc naprawdę jest prościutki, jeżeli nie jest w sensie skomplikowany, żebyśmy spokojnie na żywo, fajnie sobie go razem wspólnie stworzyli, ale zmieści bardzo, bardzo dużo zdjęć. Będziemy to robić tak, gusia sobie jeszcze jakieś dodatki, poplotkujemy przy okazji, jak to bywa na live'ach i ten album sobie wspólnie razem stworzymy i będzie można mamusi taki album podarować. Mam nadzieję, że będzie Wam się przyjemnie tworzyło, że osoby, które zakupiły boksa, no wiadomo, że chcę, żeby też w ten sposób wyróżnić, że tego boksa zakupiły. Otwieramy, a nie, okleiłam sobie, widzicie, z tyłu. Mamy otwierane, mamy z dystansami te klapeczki, tutaj mamy wodospad. No, także albumik dla mamy, on będzie tworzony, tak jak mówię, od podstaw, razem z bazą. Postaram się też tam, jak zobaczymy, jak się nam to porozkłada, nawet może takiego live'a sobie rozłożymy na 2 dni, jeżeli będzie potrzeba, bo chciałabym pogadać z Wami też
Przy tej okazji o tym, jak właśnie sobie planować takie mniejsze albumiki, takie mini, bo on naprawdę nie jest duży. Ja w ogóle też się zastanawiałam nad taką kieszenią, żeby jakieś tu jeszcze wsunąć takie wąskie tabusie. No zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. W każdym bądź razie taki plan na Dzień Matki, słuchajcie, z Line & Story, z pięknymi kwiatami. Mamy też wstążeczki z kwartki, które też zawsze mi towarzyszą. Wy wiecie, że lubię. Są też dostępne w sklepie. Ja już tutaj wyjmuję wszystkie nasze prace. Tak wygląda nasza skrab wiosna. No, wyszła bardzo pastelowo, nie ukrywam, ale myślę sobie, że te okoliczności, na które powstały te projekty, to też są takie bardzo dostojne, powiedziałabym. No, Dzień Matki, pierwsza komunia, chrzest święty i tym podobne. No, jedynie jest tutaj nasza wiosna. Też nie chciałam wszystkich tych karteczek zrobić, żeby też było coś niespodzianką, żebyśmy też fajnego coś stworzyli. Zobaczę, czy wszystko widać. Wszystko pięknie widać. Jestem ciekawa Waszych opinii. Co Wy na to? Jak Wam się projekty podobają? Raz jeszcze z tego miejsca dziękuję Ewci Argalskiej i Ewie Lisowskiej za przecudowne kwiaty, które powstały do tych boksów. Dziękuję Wam, dziewczyny, za cierpliwość, za współpracę. Tak naprawdę zwłaszcza Ewie Lisowskiej, bo Ewa, słuchajcie, oprócz tych kwiatów, które tutaj widzicie, wszystkie są powkładane dookoła, to stworzyła mnóstwo kwiatuszków, abym miała, wiecie, swobodę wyboru i mogła dobierać do tych projektów kwiaty. Miało być troszeczkę inaczej, miały być inne papiery, troszeczkę nam się pokomplikowało, małe wypadki przy pracy, bywa to w życiu, musiałam szybciutko zmieniać kolekcję, ale myślę, że efekt końcowy jest zadowalający i ja się bardzo cieszę, że takie projekty powstały i że takie projekty wspólnie sobie stworzymy. Słuchajcie, bardzo mi się podobają te karteczki, te takie wiosenne i proste, bo one nie są naprawdę skomplikowane, to jest kwestia tylko dobierania dodatków, budowania tej kompozycji warstwowo, bo troszeczkę jest tam warstwowo, więc zobaczycie sami. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Kochani, jedyne co musicie mieć ze swojej strony, jeszcze te nasze napisy sobie dam tak na bok, co musicie mieć ze swojej strony, to klej, nożyczki. Ja tu mam tym żelopisem też zrobione wykończenia, ale takie wykończenia kartek można postarzać nożyczkami, można zrobić radełkiem. Jeżeli ktoś ma wykrojniki, można sobie wykroić wykrojnikiem. Kształty kartek są dowolne. To jest akurat taki mniejszy format, bo pomyślałam sobie, że on jest taki fajny, idealny do kopertki, aby wysłać bliskim, przyjaciołom czy znajomym takie karteczki i sprawić im radość. Więc tak jak mówię, klej, nożyczki, czyli coś do cięcia. Jeżeli będziemy robić tu album, to coś do zbigowania, też jakiś trymer może, bo trzeba będzie te papiery dociąć. Bazy pudełeczek, kartek, wszystko dostajecie w zestawie warsztatowym. Wszystkie tekturki, dystanse, płótna, przepiękne kwiaty, napisy, pudełeczka, bazy, tekturki, magnesy do albumu, wiązania do albumu, papiery bazowe do wykonania albumu do wykonania tych baz wielkanocnych. Będą też małe upominki, mam nadzieję, że też Wam się spodobają, bo bardzo się cieszę, już tam ogarniałam temat, więc myślę, że Wam się przydadzą. No i co? Tak by to, kochani, wyglądało. Mam nadzieję, że to tworzenie wspólne sprawi Wam mnóstwo radości. A teraz kilka szczegółów. Jak to wygląda? Koszt boksa inspiracyjnego z wszystkimi materiałami to jest koszt 189 zł. W pudełeczku dostajecie wszystkie materiały, które są potrzebne do stworzenia tych wszystkich prac. Prace można sprzedawać z zaznaczeniem, jeżeli będziecie publikować je, gdzie będzie mi bardzo miło, z jakiej okazji powstały, z czyjego pomysłu, po prostu oznaczyć mnie. I to wszystko. Nie mam nic przeciwko sprzedawaniu takim pracom. Ja myślę, że to jest dzieło Waszych rąk tak naprawdę końcowo, więc jak najbardziej ja nie widzę w tym żadnego problemu. Te boksiki kupujemy w sklepie www.asiaszulik.pl. Jest to boks inspiracyjny wiosenny, nasza skrab wiosna. Ilość boksów jest bardzo ograniczona ze względu na ręcznie robione kwiaty, które dziewczyny muszą stworzyć, zwłaszcza Ewcia Lisowska ma tu, słuchajcie, mnóstwo foamiranowych płatków do wykolorowania, wiecie, wyrabiania, więc potrzeba na to troszeczkę czasu, tak więc kto jest zainteresowany, niech zagląda do sklepu i póki są te boksiki, niech korzysta. Raczej nie planuję dokładania boksów. Jeszcze raz przypominam, koszt całego boksa 189 zł, paczkomat 15, kurier 16 zł.
jest możliwość płatności PayPalem, wysyłka za granicę. To jest do uzgodnienia. Bardzo proszę pisać w tej sprawie maila na www.asiaszulik.pl. Boksy ruszają od dziś, od 19 lutego do 28 lutego lub do wyczerpania zapasów. Jeżeli się skończą wcześniej, no to będzie to wcześniej lista zamknięta. Wysyłamy boksy 16 marca. Więc tak, to wszystko zaplanowane, aby 21 móc zacząć wspólne tworzenie. A co się z nim wiąże, też zapraszam na naszą grupę inspiracyjną. Tam 21 marca witamy wiosnę naszą wymianką grupową. Tam też się świetnie bawimy, tworzymy sobie ateciaczki do takich wymianek, więc no też jest wesoło. Ta skrab wiosna jest jakby też połączona właśnie z tymi naszymi działaniami na grupie inspiracyjnej, więc mam nadzieję, że kto jeszcze nie ma, że chętnie dołączy. No i co? Słuchajcie, no tworzymy bodziak, tworzymy cukiereczek, zestaw komunijny, kartki wiosenne, których będzie więcej. Ja tylko pokazałam dwie. Chcę, żeby też było coś taką niespodzianką troszeczkę, czyli jakieś te inne wzory stworzymy sobie na live, żeby tak nie wszystko było pokazane, żeby też coś było jakimś zaskoczeniem, bo coś też na pewno znajdzie się w boksach dla Was specjalnego. Stworzymy, tak jak mówiłam, na komunię, mamy karteczkę, mamy pudełko i kartkę z szybką, przezroczystą, bardzo ładnie ta kompozycja się prezentuje na takim przezroczystym zamknięciu. No i co? Kolekcje, z którymi będziemy pracować, to Line and Stories, Lemoncraft, Little Ones, Mintai Papers i Spring is Calling, tak? Spring is Calling z piątku 13. Bazy, z których będę korzystać, to oczywiście tradycyjnie rzeczy z papieru, bazy do albumu stworzymy sami, no i wszystkie produkty, które mniej więcej tutaj są, oprócz papierów, czyli magnesy i tak dalej. No wszystko dostaniecie po prostu w swoim pudełeczku. Myślę, że to jest wszystko, co chciałam powiedzieć, bo ja tak, wiecie, chcę wszystko powiedzieć, a potem zawsze mówię, kurczę, nie powiedziałam jeszcze o czymś. Każdy dostaje też takie napisiki dodatkowo. Tutaj w... czekajcie, gdzie odłożyłam... Aha, tu jest. Line and Story. Ja nie wiem, czy ja tu nie wyrwałam tych napisów. O kurczę, chyba wyrwałam te napisy. No niestety wydarłam sobie, ale Line and Story ma też napisy tutaj takie okolicznościowe, nie widzę ich, tu chyba zostawiłam w domu, jak sobie tam dobierałam. Ona też ma zestaw napisów taki z tyłu. A czekajcie, tutaj mam odłożone chwilkę. O, wprawdzie rozcięte, ale zobaczcie, takie napisy są z Line and Story. A tu będą jeszcze dodatkowo napisy stworzone przeze mnie pod te wszystkie okoliczności, że jak będziecie sobie chcieli jeszcze inne prace wykonać, bo z P13 czy z Mintaya tych papierów, no tam zostanie sporo, więc będzie można sobie potworzyć jeszcze. No, także boks wiosenny, słuchajcie, gotowy. Mam teraz tylko nadzieję, że uda mi się fajne zdjęcia zrobić. No, pogoda mi nie sprzyja. Także raz jeszcze zapraszam, słuchajcie, zakup boksów na www.asiaszulik.pl, to jest nasz sklep, tam boksiki można kupić od 19 lutego, czyli od dzisiaj do 28 lutego lub do wyczerpania zapasów, bo tak jak mówię, te boksy są bardzo ograniczone, potem pytacie, czy jeszcze będą, nie planuję dokładania boksów ze względu na ręcznie robione kwiaty. Wysyłka boksów 16 marca. Zakupy z boksa możecie połączyć z innymi zakupami w sklepie, ponieważ sklepik, moi drodzy, właśnie ruszył, jest bardzo zaopatrzony. Natomiast wysyłać będę te produkty, jeżeli ktoś będzie miał w koszyku boks dopiero tego, którego? 16 marca. A osoby, które kupią normalne zakupy, no to w miarę na bieżąco staram się wysyłać, ale przy takich premierach, tak jak było w zeszłym tygodniu, czy tydzień temu, przy okazji premiery warsztatu, słuchajcie, było bardzo dużo zamówień. Ja sama to pakuję, więc było tego mnóstwo, zwłaszcza, że była taka duża promocja, więc zawsze troszeczkę ten czas się wydłuża realizacji, ponieważ ja robię to sama. Jeszcze można zakupić ten nasz warsztat albumowy. Słuchajcie, moje wspomnienia, on jest do 24 lutego, więc bardzo serdecznie zachęcam. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że mamy kolejną skrab wiosnę przed sobą i myślę, że tą wiosnę już przywołamy, choćby tym filmem. Mam taką nadzieję, że to słoneczko w końcu wyjdzie. Wprawdzie już tam pierwiosnki i przebiśniegi, czy to to samo? Nie. Pierwiosnki? Pierwiosnki to są te fioletowe, przebiśniegi białe? Dobrze mówię? Już kwitną, więc ta wiosna już naprawdę jest całkiem blisko, a ja jej nie mogę się doczekać. Zapraszam na wspólne tworzenie, na wspólną zabawę. Dziękuję Wam za obecność. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, pytajcie, piszcie.
Do zobaczenia. Życzę Wam cudownego wieczoru niedzielnego i zapraszam już jutro na inspirujące poniedziałki. Pozdrawiam Was.